Problemy z erekcją, przedwczesny wytrysk, obniżone libido, przyczyny i leczenie zaburzeń seksualnych. Witajcie przyjaciele, witajcie ponownie w Healthy Strong, najlepszym źródle zdrowia na co dzień. Kłopoty z erekcją, przedwczesny wytrysk, obniżone libido to częste problemy z seksem występujące u mężczyzn. Nie należy ich lekceważyć, wymagają pomocy fachowej. Skąd biorą się problemy z seksem i jak sobie z nimi poradzić? Jak przebiega leczenie zaburzeń erekcji i przedwczesnego wytrysku? Co robić w przypadku obniżonego libido? Do najczęstszych problemów z seksem u mężczyzn należą zaburzenia erekcji, przedwczesny wytrysk i obniżone libido. Dysfunkcja erekcji to, zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia, stała lub powtarzająca się niemożność osiągnięcia lub utrzymania wzwodu wystarczającej do satysfakcjonującej aktywności seksualnej. W Polsce problemy z erekcją dotyczą kilku milionów mężczyzn na świecie są równie powszechnym zjawiskiem. Paradoks polega na tym, że choć w ponad 90% tych przypadków można odzyskać pełną sprawność seksualną, niewielki procent panów decyduje się na leczenie. Poznaj najczęściej występujące cztery męskie problemy z seksem. Problemy z seksem przedwczesny wytrysk. Dochodzi do niego tak szybko, że uniemożliwia to przeżycie przyjemności seksualnej przez oboje partnerów, np. w ciągu dwóch minut, gdy przeciętnie kobieta potrzebuje około 11-minutowej penetracji. Jeśli przedwczesny wytrysk, ejakulacja jest skutkiem długotrwałej abstynencji seksualnej lub bardzo dużego podniecenia, nie stanowi problemu. Gorzej, gdy towarzyszy każdemu zbliżeniu. Skąd te kłopoty? Mogą być spowodowane nadmierną wrażliwością mężczyzny na dotyk lub bodźce zewnętrzne. Mogą wynikać z doświadczeń seksualnych wieku młodzieńczego, pośpiesznych stosunków w niestosownym miejscu, masturbacji w klimacie napięcia. Jak sobie pomóc? Czasem pomaga prezerwatywa, bo zmniejsza wrażliwość penisa. Ale skuteczniejsza jest współpraca z partnerką, która, gdy zbliża się ejakulacja przez kilka sekund, ściska palcami czubek penisa. Gdy te metody zawiodą, warto iść do seksuologa, istnieją bowiem leki i specjalne techniki współżycia opóźniające wytrysk. Jak dochodzi do erekcji? Pod wpływem bodźców mózg wysyła impulsy nerwowe, które powodują rozszerzenie tętnic i napływ krwi do penisa. W wyniku wzrostu ciśnienia wewnątrz członek się usztywnia. Penis zbudowany jest z ciał jamistych, w których zalega krew napływająca tętnicami. Nie może ona odpłynąć, ponieważ odpływ żylny jest zablokowany, uciśnięty przez powiększone tętnice. Problemy z seksem, obniżone libido. Chwilowo zmniejszone zainteresowanie seksem nie musi niepokoić, może być związane z przemęczeniem, zaabsorbowaniem innymi sprawami. Problem pojawia się, gdy u dotąd aktywnego seksualnie mężczyzny następuje długotrwały spadek libido. Skąd te kłopoty? Męska seksualność napędzana jest testosteronem. Około 25 roku życia zaczyna go ubywać 0,5 1% rocznie. Z czasem więc aktywność erotyczna słabnie, ale przyczyną może być niedoczynność jąder, produkują za mało testosteronu lub nadmiar prolaktyny, wydziela się pod wpływem stresu blokującej działanie testosteronu. Jak sobie pomóc? Warto wykonać badania określające poziom hormonów testosteronu i prolaktyny. Trzeba też dbać o relaks i prowadzić zdrowy styl życia. Co obniża sprawność seksualną? W 8 na 10 przypadków stan zdrowia mężczyzny, między innymi cukrzyca i miażdżyca, choroby serca i nerek, nadciśnienie tętnicze, stwardnienie rozsiane, urazy miednicy i rdzenia kręgowego, choroby kręgosłupa, a także zaburzenia neurologiczne i hormonalne. Sprawność obniżają niektóre leki, np. diuretyki odwadniające, antyblokery antydepresyjne czy uspokajające, palenie tytoniu, picie alkoholu, zażywanie narkotyków, długotrwały stres i depresja. Problemy z erekcją. Mimo stymulacji seksualnej nie dochodzi do wzwodu i odbycie stosunku nie jest możliwe. Sporadycznie każdy może być impotentem, np. po alkoholu, ale gdy problem narasta, trzeba poszukać przyczyny i ją usunąć. Dlatego, że brak sprawności seksualnej niszczy mężczyznę, a impotencja może być wynikiem poważnego schorzenia. Skąd te kłopoty? Najczęściej spowodowane są zmianami w naczyniach krwionośnych penisa, np. w wyniku miażdżycy czy nadmiaru cukru we krwi. Jak sobie pomóc? Trzeba wykonać badania i leczyć przyczynę podstawową. Po zapoznaniu się ze stanem zdrowia mężczyzny, lekarz może zapisać leki poprawiające potencję. Częściowa erekcja. Penis jest w niepełnym wzwodzie, lub przed stosunkiem, erekcja jest prawidłowa i zanika w momencie penetracji pochwy. Skąd te kłopoty? Mogą na przykład wynikać z lęku przed niepowodzeniem albo być skutkiem nadmiernego podniecenia przy jednoczesnym braku kontroli nad emocjami. Jak sobie pomóc? Przydadzą się techniki relaksacyjne i wydłużanie gry wstępnej. Jeśli jesteś nowy na kanale, pamiętaj o zasubskrybowaniu kanału i włączeniu powiadomień o postach, naciskając dzwonek, aby nigdy nie przegapić żadnego z naszych filmów. Cóż, to wszystko, co mamy dzisiaj dla Ciebie. Dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia w następnym filmie. Do widzenia.